W dzisiejszym vlogu pokażę Wam te różnice pomiędzy polskim cmentarzem a amerykańskim cmentarzem 1 listopada we wszystkich świętych. Musicie sami zobaczyć. To jest cmentarz stosunkowo młody, około 100 lat. Położony w Bristol w stanie Connecticut. Dzisiaj jest Dzień Wszystkich Świętych i powinien być wyjątkowo dla ludzi, którzy są praktykującymi katolikami. Jak widzicie, na nagrobkach są krzyże. Natomiast bardzo nieliczne groby, wręcz bym powiedziała 95% grobów, nie ma tutaj żadnych stroików, niczegoś takiego, a już na pewno nie ma tu już żadnych zniczy niestety. A jak widzicie, flagi amerykańskie, to jest dosyć tutaj bardzo modne. W ogóle w Stanach wszędzie pokazanie flag amerykańskich, wtykanie ich wszędzie, ale flagi amerykańskie akurat wtykają tutaj ludzie nawet nie na święto Wszystkich Świętych, tylko w ogóle na różne święta niepodległości i tak dalej dla weteranów wojennych czy byłych żołnierzy. Tak jak widzicie, pomniki bardzo się różnią w ogóle od pomników w Polsce, co jest drugą rzeczą, która tak strasznie charakteryzuje właśnie amerykańskie pomniki od polskich, właśnie, że nie ma tej płyty ciągnącej się jak u nas. Te starsze pomniki, które widzicie, o, coś takiego, tu jak urbex się czuje, słuchajcie, no ale zarośnięte trawą, tu jest czyjeś nazwisko, no, jak nikt tego nie dbał, wiadomo, przez tyle lat, to ten jest od 1919 roku do 1991. Czyli pewnie od tego czasu, czyli ponad 20 lat, nikt tutaj nawet nie był. Dużo jest takich pomników. W każdym razie, do czego zmierzam w ogóle jeszcze tutaj z tymi pomnikami? Plot taki zwyczajny, jeżeli jest trumna, to taki plot, czyli miejscówka na cmentarzu, kosztuje 5000 dolarów za trumnę, natomiast za urnę 2500 dolarów, ponieważ jest to punktowa dziura, żeby włożyć urnę. Dziwne to by było dla Polaka usłyszeć, że we Wszystkich Świętych, a jestem tu dokładnie po południu, po pracy, 4 godzina po południu, nie ma tu żywej duszy, czyli żadnego człowieka odwiedzającego. Są tutaj jakieś sztuczne bardzo często kwiatki, o jak te, też tablicy nie widać, włożył, ale nie posprzątał, że nawet nie widać, dla kogo te kwiatki są. No dużo jest też takich pomników w Polsce, na pewno okazjonalnie też się znajdzie, że wyglądają w taki sposób. Tutaj weteran znowu, czyli były żołnierz lub policjant lub co bądź. Akurat jest sezon halloweenowy, to przyszedł i zostawił dwa pumpkiny komuś, czyli dwie dynie. Jak już widzicie, nawet po takich kwiatach nikt tu za bardzo nie chodzi. I powiem szczerze, że tak jak bardzo lubię, jak przyjeżdżam do Polski, chodzić na cmentarz, a nie tylko, żeby odwiedzić swoich przodków, ale lubię tam, bo jest takie przyjemne miejsce do refleksji. Tak tutaj nie czuję tego w ogóle. Jest to takie, jakbym powiedziała, opuszczone miejsce, które jest w miarę zadbaną trawką. Znalazłam jeden jedyny nagrobek, który jest zadbany i można powiedzieć, że ktoś to zrobił właśnie niedawno, ponieważ jest to dekoracja jesienna. Ta osoba akurat umarła w 2002 roku. No i poprzednio 2017, to pewnie rodzice kogoś, dlatego stosunkowo młody grób, to się jeszcze tym interesują. Ale zrobił ładną dekorację tutaj, takie strachy na wróble, to jest akurat charakterystyczne dla naszych rejonów. Zobaczcie, tutaj jest dynia. Ktoś tutaj się postarał, bo jak widać, w zeszłym roku stracił jednego z rodziców, to pewnie jeszcze jest mu smutno dalej i dlatego dba o pomnik. Ktoś też dba. 2000 rok. Tutaj widzę, że nowa dynia jest i to jest świeża dynia, więc ktoś musiał to też przyjść i tutaj posadzić świeże chryzantemy. Dosyć niedawno, może z miesiąc temu. Flaga też dosyć nowa. Czy te cmentarze teraz są duże? Wiecie co? Są takie duże, jakie w Polsce są. Nie powiedziałabym, że amerykańskie cmentarze są jakieś większe. No teraz jest akurat w mniejszym miasteczku, natomiast widziałam cmentarze, które były ogromne, jak byłam w Waszyngtonie przejeżdżając. To były cmentarze, słuchajcie, tutaj Wam wkleję zdjęcie, cmentarze militarne. Militarne tylko dla
wiadomo, weteranów i członków wojska. I polegli żołnierze leżą na bardzo ogromnych plotach. Takie cmentarze cywilne nie są aż takie duże. Jeszcze tutaj Wam tylko pokażę, dosyć taki nietypowy grób właśnie znalazłam. Ludzi, którzy pewnie mieli tu jakieś zainteresowania, typu horrorystyczne klauny, piłki baseballowe, The Batman. Oto jakiś młody chłopak zginął, 2019 rok. Urodził się w 77. To pewnie dlatego tutaj taka dekoracja jest. Yankees, czyli grupa baseballowa z Nowego Jorku. O, tutaj też ktoś świeże, ładne chryzantemy. To takie bardzo typowe chryzantemy sprzedawane tutaj. U nas właśnie chciałam powiedzieć, jeszcze dodać, że chryzantemy w Stanach wyglądają tak, bo wiem, że chryzantemy w Polsce to są takie wielkie pąki, wiecie, takie żółte, białe i przepiękne. Tu natomiast w ogóle takich gatunków nie ma, są tylko wyłącznie z takich mniejszych i one są różnokolorowe, widzicie, pomarańczowe, takie kolory, koloru ceglastego. A zaskoczyło mnie właśnie przed chwilą, właśnie teraz, jedna rzecz. W końcu znalazłam jakąś świeczkę. Ktoś tutaj, zobaczcie, miał wkład sam. Wkład czy nie wkład, ale zapalił coś, słuchajcie, no bo jest jednak Wszystkich Świętych i ten wkład się pali. Co jest w tym wszystkim przykre, to jest, że będąc tu już na cmentarzu około 15 minut, był to jeden jedyny wkład, który na to święto znalazłam. A jesteśmy na cmentarzu katolickim. Znalazłam tu też następny pomnik, tak mi się rzucił w oczy. Też oczywiście ktoś tutaj, widzę, już jakieś położył miśki, takie śmieszne rzeczy. No to dlatego, że chłopak również był bardzo młody. Jak widzicie, na nagrobku zamiast krzyża ma joystick i Batmana. Także Ameryka jest specyficznym krajem. W Polsce to by pewnie nawet nie przeszło, a jakby przeszło, to wszyscy by na pewno na to zwrócili w jakiś sposób uwagę. Zanim pójdę do samochodu, bo jest dzisiaj bardzo zimno, jeszcze Wam tylko powiem, że zanim przejdę do następnej części tego vloga, która będzie pokazanie Wam, jak wygląda cmentarz polsko-amerykański w mieście, gdzie jest dużo Polaków i mają tam swoich przodków, to zobaczycie różnicę, jak kultura może zmienić amerykański cmentarz tylko dlatego, że na nim leżą Polacy. Są. Poświęcony jest księdzu Jerzemu Popiełuszki. Powiem Wam jeszcze tylko jedną rzecz na zakończenie tego vloga, że mam nadzieję, że ta tradycja w Stanach się utrzyma, ale powiem Wam, że cienko to widzę. Wydaje mi się, że jak miną jeszcze jedna albo dwie generacji ludzi, którzy nie są nauczeni, żeby te znicze przynosić tutaj, albo niewystarczająco im się to wpajało, to może to niestety też się stracić i możliwe, że ten nawet cmentarz tak piękny, polsko-amerykański, będzie wkrótce tylko wyłącznie amerykański. Co za tym się wiedzie, jak sami widzieliście, będzie po prostu czarny w dzień 1 listopada. Do usłyszenia w następnym vlogu.